Nasze liceum jest jak muzeum. Już cały wiek to na niewiedzę panaceum. To tu tłoczyli nam w głowy oleum, żeby osiągnąć wiedzy apogeum. Nasze liceum jest jak muzeum. Matura tu to dla nas trofeum. Szkoliła się tu dama i wyuczył duch. U wszystkich nadal młody duch. Wacław. Tym razem zabieramy to. Ale proszę uważać, bo cegiełka do cegiełki się zbiera. Do widzenia i przepraszamy za najście. Coś się chyba gotuje.
pamięć. Będzie dobrze. Będziemy wytrwale przeszukiwać jego pokój raz za razem, choć wiadomo, że szerszenie i tak drukują poloniści. Przeszkadza ci to? Daj fajka. Dowiedziałem się chwilę temu, po drugiej w ciągu 2 miesięcy. Ostatnio było nocy. Tak jak główna szukają, tak główna znają. Drodzy druhny i druhowie, chciałbym wam powiedzieć taką bardzo istotną rzecz. Otóż z tak ważnych dla nas względów bezpieczeństwa, w trybie natychmiastowym zostaje odwołana moja obecność w zbliżającym się rajdzie świętokrzyskim. Oczywiście ja będę was sumiennie i wytrwale wspierał, ale jako opiekun pójdzie z wami ktoś inny. Kto taki? Trwają pewne negocjacje, ale najprawdopodobniej będzie to ktoś z waszych ulubionych nauczycieli. Szum? Zawiążę wam, że ktokolwiek to będzie zapewnionym w boju piechurem i nie będzie was obawiać. Thank you.
dla mnie to ewidentnie jest dobra droga. Czy że to jest dobra droga? Idziemy na wschód. Spokojnie, już tutaj niedaleko jest sucha droga. Dziś wiadomo, że droga na wschód to droga donikąd. Jeśli uważacie, że źle was prowadzę, to mówcie szczerze, trzeba rozważyć wszelkie sugestie. No to moja sugestia jest taka. Ja i Sławek odstawimy bliźniaczki, bo strasznie zapadamy się w muł. Dlaczego nic nie mówiłeś? Ewka, schodzi. Z tego wszystkiego upuściłem swoje chodaki. Szukajcie moich chodaków, bo nie dojdę. Obywatelu, podejdźcie tu. Nudzicie się? Obywatel widział ten kamień? Nudzi się? Katastrofę chce spowodować? Dokładnie. Katastrofę w ruchu lądowym.
No proszę, no widzę. Leksy zna, wykroczenia zna. Ja tu wszystkich znam, tylko obywatela nie znam. No, do koleżanki przyjechałem. Takiej nowej koleżanki. A skąd ta nowa koleżanka? No miała na mnie czekać na przystanku w tym... przystanku... Siada. Dziękuję panie władzo. Koleżanka tego panu nie zapomni. Oczywiście, jeśli był pan dobrze dla mojego Marka. Służba socjalistyczna. No, z każdego trzeba mieć wyciągnąć siebie najlepszą cechę i umiejętności. Czasem jest to motor i dobre chęci. No co, druhny i druhowie. Ruszamy na szlak. Czy druh jednak idzie z nami? Oczywiście, byłem z wami od samego początku, co zarazem znaczy, że od samego początku mnie tu nie było. Chodźcie. No. No proszę. Trolejbusy melduje się na kolejnym punkcie rajdu. Stan sprawdzony. Dziękuję, dajcie spocznij. Na tym punkcie czeka was zadanie, które wymagać będzie od was dobrej kondycji i orientacji w terenie. Będzie to klasyczne INO. Każdy z 9 punktów musi zdobyć jednak inna osoba. Mam nadzieję, że posiadacie wystarczającą liczbę busoli. Do każdego punktu prowadzą 3 wskazówki azymutowe. Możecie się rozkulbaczyć. Ktoś musi jednak zostać na miejscu, bo jest was 10 osób. Rozumiem, że kolega już dojechał. Tak, już dojechał. To może opiekun odpocznie.
start. Musimy jeszcze wyprzyćwiczyć. Wiedruch, ja nie sądziłem, że to jest takie ciężkie. Nie rozumiałem, dlaczego robicie to z takim zapamiętaniem i poświęceniem. Teraz rozumiem? Teraz doceniam. Obserwuję tych młodych chłopców, jak się miotają, jak bardzo chcą sprostać kolejnym męskim wyzwaniom. Szkoła im takich nie zapewnia. A nawet więcej. Szkoła ich zamyka. A tutaj czują się wolni. Uczycie ich rzeczy, której nikt inny w tym kraju ich nie nauczy. Że służba czyni wolnym. Naprawdę wolnym.
wówczas jak byli na tej rewizji, to przyszli, bo oni szukali kogoś, kto przepisuje Szerszeniowi te ulotki, prawda? Bo to taka gazetka była, Szerszeń podziemna tu w Wyszkowie i oni przede wszystkim to chcieli zlikwidować. O dziwo, ta rewizja to też miała taki dziwny charakter, bo przeszukali bardzo gruntownie, to można powiedzieć, ale tylko mój pokój. Czyli nie szukali nigdzie mieszkania. Natomiast maszyna Odewy Cudnej wówczas była u mnie w domu, ale na dole tam przy rodzicach, zresztą całkiem nie schowana, tylko tam na jakimś parapecie czy na czymś, bo ja jej nie wiem, do czegoś tam wtedy wówczas używałem. I to czysty przypadek akurat, że ta maszyna była u mnie. A ja jej oddałem, już nie pamiętam, kilka dni później, czy w każdym razie w tym czasie troszeczkę. To było dość dziwne, no bo przychodzą, wiesz, szukają, przeszukują gruntownie, ale tylko twoje mieszkanie, protokół. Mi tam zabrali tylko broszurę, Znaczek Solidarności, kilka broszur jakichś solidarnościowych. No i najważniejsze, zabrali mi sążenicy na archipelag Gułag. I ja to przez wiele lat pisałem do tego o zwrot, pamiętam.